Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, kolejny odcinek serii Sprzedaję wszystko, zostawiam jeden. Tak jest, w tej serii chcę wam zaprezentować swoją wizję oczywiście. Gdybym miał sprzedać wszystkie pojazdy i grać tylko jednym, co takiego bym wybrał? Dzisiaj USA. Z każdego rodzaju pojazdów wybierzemy po jednym. Jak już widzicie, na początek wybrałem niszczyciele. I gdybym miał z całego drzewka amerykańskiego, a wybór wcale nie jest taki prosty, zostawić jeden pojazd, byłaby to właśnie ta maszyna. Czyli E4. Dlaczego? Dlaczego nie coś innego? No jeżeli weźmiemy pod uwagę całe drzewko amerykańskie, niszczycieli, mamy naprawdę full wypas. Jeżeli chcemy wieżowy, możemy wybrać wieżowy. Chcemy ze stale zamontowanym działem, na stałe zamontowanym działem, też możemy taki wybrać. Chcemy się troszeczkę poukrywać, na pewno znajdziemy taki, a chcemy mieć pancerz, też taki znajdziemy. Także tutaj akurat będzie no, dzisiejszy filmik z wieloma możliwościami, bo jak jest nacja typu Japonia na przykład, albo Szwecja, to tam aż tak dużo nie ma tego wszystkiego. No Ameryka, jako że jest od początku w WOT-cie, właściwie to nie zupełnie od początku, ale biorąc pod uwagę ten normalny WOT, który już wyszedł, dostępny dla wszystkich, no to była już Ameryka. Przecież pamiętamy, że kartofla można było kupić. Ha, dlaczego E4? Słuchajcie, nie wziąłem niszczyciela z zamontowanym działem na stałe, ponieważ prędzej czy później, gdybym miał rozegrać nie wiadomo ile bitew, znudziłoby mi się coś takiego, tak? O, pięknie. No i właśnie dlatego, to jest drugi powód, dla którego bym to wybrał. Czyli działo jest tutaj, no, bardzo dobre, bardzo dobra penetracja, zarówno na pocisku zwykłym, jak i na pocisku goldowym. Dodatkowo... Ajajaj, jak pancer, jaki odważny, widzę. Ale lew przesadził. Dodatkowo, oczywiście jest to pojazd posiadający wieżę. Ta wieża jest opancerzona. To no, nie jest może rzecz nie do przebicia dla dziesiątek, ale jest jednak opancerzona. Ale... 11 zostało. Także mamy coś fantastycznego. Myślę, że takim pojazdem, gdybym miał grać non-stop, to o wiele później by mi się znudziło, niż gdybym grał na przykład, nie wiem, parówą albo TS-5. No, tych pojazdów jest dużo. Oczywiście można by coś było wziąć niskiego tieru, na przykład piąteczkę, prawda? Czyli taki pojazd, którym no się nie nudzi za bardzo, bo musimy być ruchliwi, mamy w miarę fajne działo, natomiast postanowiłem, że jednak dycha powinna to być i tutaj miałem do wyboru albo E3, albo E4. Oczywiście nie neguję, że E3 w wielu sytuacjach lepiej się sprawdzi niż ten pojazd, który tutaj teraz widzimy, natomiast no myślę, że tak jak tutaj walki na przykład w mieście, to mamy o wiele większe możliwości. Jednak możliwość, że wysuwamy się zza jakiejś kupki gruzu i już możemy strzelić, nie musimy się, prawda, w stronę przeciwnika nakręcać, no to jest dobrze. Co tutaj można by było jeszcze wrzucić? No, wiadomo, że gdyby lepsze było opuszczanie tego działa, to grałoby się tym niszczycielem jeszcze lepiej. Natomiast myślę, że na dzień dzisiejszy jest to całkiem fajna maszyna, świetnie wygląda, strzały bolą, fear factor jest dosyć duży, można sobie tutaj pofolgować, można przyjąć trochę, 2000 życia mamy, także wybieram właśnie to, jedziemy do następnego pojazdu. Moi drodzy, a teraz mamy, proszę, T71DA. Czołgi lekkie, wybieram właśnie tego malucha. Nie dziewiątkę, nie dziesiątkę, nie ósemkę, tylko siódemkę. Dlaczego? Troszeczkę z sentymentu. Pamiętam, jak ten pojazd pojawił się w ogóle w WOT-cie, było to naprawdę wow, ponieważ linia magazynków
No, to było coś amerykańskich. Fajnie się grało. Do tego jest to pojazd, tak jak chyba większość lekkich, którym najpóźniej by się pewnie znudził. To znaczy, grając lekkim czołgiem można coraz lepiej grę ogarniać. Możemy spotować tym pojazdem, możemy robić damage. Mamy tutaj, co prawda, może nie jakieś super mocne działo, bo 145 penetracji, 150 uszkodzeń, ale za to 6 pocisków w magazynku. Czyli teoretycznie przy takim losowaniu jak tutaj możemy sporo postrzelać. 900 uszkodzeń, gdybyśmy wszystkie pestki wsadzili, możemy jednak zadać. Pewną wadą oczywiście tego pojazdu jest opuszczanie lufy tylko 7 stopni. Gdyby było więcej, no to moglibyśmy nie wystawiać się tak często na ostrzał przeciwnika. No, pomiędzy pestkami mamy 2 sekundy, tak? Czyli to też można by było skrócić. To grałoby się na pewno lepiej. Mamy czas celowania 2 sekundy również, czyli on jest mniej więcej zgrany. Gdyby zrobić 1,5 sekundy i jeszcze 1,5 sekundy, to znaczy 1,5 sekundy pomiędzy pestkami i 1,5 sekundy celowanie, myślę, że byłoby o wiele lepiej. To celowanie można oczywiście zmienić sobie, zmniejszyć troszeczkę, stosując różne moduły, ale jednak bazowe, no to jest około 2 sekund. Celność 0,37. No nie jest to snajper, aczkolwiek z tego spokojnie 0,35 robimy. To jest taki pojazd, którym możemy pownerwiać przeciwnika, podobijać coś. Pojazd, który świetnie sobie poradzi, goniąc artylerię gdzieś, ponieważ ma 6 pestek, więc tak naprawdę 2 baboki można tym załatwić za jednym magazynkiem, prawda? No, są tutaj w drzewku amerykańskim różne inne pojazdy, natomiast gdybym miał jeden zostawić, to byłby właśnie ten. Losowanie też jest no, od piątek do dziewiątek, tak? Czyli rozstrzał bardzo, bardzo duży. Nie wiem, jak jest, dawno nie grałem tym pojazdem, więc nie wiem, jak on jest losowany, czy przewagą byłaby tutaj no, bycie na topie, czy też może zupełnie odwrotnie i wszystkie bitwy na ósemki, na przykład tak jak tutaj. Natomiast no, ta penetracja wystarcza spokojnie, żeby nawet ósemki z boku postrzelać. Pewną wadą jest to, że tu nie ma pocisków podkalibrowych na goldzie, tylko są pociski, jak widzicie, takie kumulacyjne. No mamy wtedy 210 penetracji, ale przy strzałach gdzieś w bok, no to często będzie nam wchodziło za zero, jeżeli dobrze nie przycelujemy. Także jak dla mnie zostawiam ten pojazd, a teraz jedziemy do artylerii. Tak, tak, ten w lustrze to niestety ja. Oto i wybieram artylerię T-92. Dlaczego? No, pewnie się zdziwiliście, bo jednak na tierze tam 6, 7, 5 mamy ciekawe również, może ciekawsze artylerie. Natomiast ja ciągle pamiętam, jak w nocy zarywałem nocki, żeby wyekspić jak najszybciej na klanówki artylerię T-92. Ponieważ wtedy w klanie nie mieliśmy czołgów 10 poziomu, za dużo bazowaliśmy na artylerii. Po prostu do bitwy wchodziliśmy mając artylerii, nie wiem, 5 na przykład, kurka. Więc tylko tak mogliśmy się obronić przed rajdami ISów 7, których było wtedy zatrzęsienie. No i cóż, ekspiło się dlatego, ponieważ artyleria T-92 po wejściu do WOTA dawała pewne nowe możliwości. Też obrażenia artylerii wtedy były zupełnie inne, ale tak zwane wyciąganie z miejscówek, które wcześniej były niedostępne, było na porządku dziennym. Pamiętam też, że w klanówkach dostawałem z kasy klanowej złoto,
na dwa albo na trzy pociski. I to były bardzo cenne pociski, bo one miały splash większy i tak trzeba było cyrklować, żeby użyć w odpowiednim momencie na odpowiednie czołgi właśnie to. Czyli no, tak z sentymentu wybieram te 92. Ja zdaję sobie sprawę, że granie taką artylerią, która strzela raz na ileś tam sekund, jest nudne, ale chyba jednak to bym wziął. No i tak bym pewnie babokiem nie grał, gdybym miał w WOTA grać tylko jednym pojazdem, musiałby być to babok, to pewnie to by mi się znudziło bardzo, bardzo szybko. Natomiast, no, biorąc pod uwagę całą nację, to jednak ten sentyment tutaj przeważa i te 92, czyli potężny kaliber, potężne uszkodzenia, jeżeli w ogóle się trafi. No, obecnie możliwość oczywiście penetracji, jakie tutaj są wartości. Na zwykłej mamy 1100 uszkodzeń, jeżeli byśmy oczywiście spenetrowali. Tutaj mamy splash 7 metrów, tutaj mamy splash 12 metrów i oczywiście pocisk przeciwpancerny, który przy strzelaniu taką artylerią, to nie wiem, to by musiały być pojazdy typu Maus, typu typ 5, typ 4, chyba najłatwiej byłoby. 372 i 750 uszkodzeń, jak widzicie, mamy. Także, no cóż, T-92 wybieram jako artylerię. I teraz przechodzimy do medów i wybieram czołg T-20. Dlaczego? Bo lubię. A tak na poważnie, niedługo ten pojazd znajdzie się, o ile jeszcze się nie znalazł, w odkurzonych czołgach. A tym razem, no, chcę wam teraz tak pokrótce tylko opowiedzieć. Otóż czołg T-20, siódemka medium, jest naprawdę bardzo przyjemny w grze. To jest jego główna zaleta. Po prostu nim się gra przyjemnie. Ja zdaję sobie sprawę, że medy w USA są bardzo mocno obsadzone, tak? Mógłbym tutaj dziesiątkę wziąć i też byłoby fajnie i byłby to czołg lepszy. Ja nie twierdzę, że T-20 jest najlepszy, prawda? Natomiast ma on takie zalety, które mi bardzo pasują i które po prostu sprawdzają się podczas mojego stylu gry. Po pierwsze, 10 stopni opuszczania działa gwarantuje nam tutaj, że na różnych góreczkach będziemy po prostu mogli trzepać przeciwnika. Po drugie, 240 alfy to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Myślę, że przy wyrzuceniu na ósemki, tak jak tutaj, możemy bardzo dużo złego zrobić przeciwnikowi. 240 to jest całkiem przyjemnie. Oczywiście mógłby być tutaj DPM większy, ale i tak gra się przyjemnie. Kolejna rzecz, ten czołg jest taki bardzo zwarty i dosyć mały. I po prostu gra się nim dobrze, jeżeli z ukrycia ktoś chce grać, ktoś chce się schować w jakimś lasku, ucieka przed czymś i bardzo szybko się nim znika tak naprawdę. Kolejna rzecz to jest oczywiście to działo i jego penetracja. O ile na normalnych pociskach mamy tutaj, no, nie za dobrze by można było powiedzieć, 160, o ile się nie mylę, tak, 160 uszkodzeń, o tyle po zmianie na Golda, no, sytuacja bardzo się zmienia, mamy aż 243. Słuchajcie, w medzie na poziomie siódmym 243 penetracji to jest bardzo dobrze. Naprawdę to jest bardzo, bardzo dobrze. Do tego czołg jest mobilny, czyli ma świetną taką możliwość jakby wspierania innych, wolniejszych albo wyższych tierów na przykład. Jest to pojazd, wydaje mi się, że dzisiaj w WOTA niedoceniony bardzo, natomiast ja go lubię, po prostu go lubię. A tu mamy kolejną zaletę. Może kolega tak źle wyjechał troszeczkę, natomiast zaletą jest to, że ta wieża jest umiejscowiona bardzo tak z przodu pojazdu i w momencie, kiedy gdzieś się wychylacie, to nie musicie pokazać połowy swojego czołgu.
to też jest dobrze. No niestety ta wieża, chciałoby się, żeby ta wieża dingała coś tam, ale wydaje mi się, że wtedy on mógłby być troszeczkę zbyt dobry. Nie wiem, mało ludzi nim gra, więc może on jakiegoś buffa jeszcze dostanie, kto wie. W każdym razie zwrotność jest fajna, mobilność jest fajna. Gdyby poprawić kilka rzeczy, to również byłoby świetnie, ale zobaczcie, tutaj kolega cały czas jest w ruchu, cały czas zmienia pozycję. Po prostu możecie to robić dzięki mocy silnika, dzięki prędkości maksymalnej i do tego to działo. To działo, które po prostu no boli. Nie wiem, jaka tu jest prędkość na Goldzie, zaraz zobaczmy sobie. 1066, no mogłoby być lepiej, szczerze mówiąc, myślałem, że tu będzie lepiej, ale i tak nie jest jakoś tam bardzo tragicznie. Myślę, że dla osób, które nie chciałyby się nudzić, to ten czołg jest stworzony. Oczywiście jest jeszcze jedna perełka sklasyfikowana jako med w drzewku amerykańskim i z sentymentu mógłbym ją wybrać, to znaczy Super Pershing, który tak naprawdę czołgiem ciężkim powinien być, ale no jest tutaj jako medium tank. Super Pershing obecny ma naprawdę mało wspólnego z Super Pershingiem, który kiedyś wszedł do WOTA, ponieważ dzisiaj jest jego mobilność bardzo, bardzo poprawiona i osiągi działa również są poprawione, także mógłbym to wybrać. Niemniej jednak T20 myślę, że tu ma takie możliwości, że tak szybko by mi się gra nim po prostu nie znudziła. Dobra, i jedziemy chyba do ostatniej już kategorii, czyli czołgi ciężkie. Moi drodzy, ostatnia maszyneria, otóż T57 Heavy. Mówiąc krótko, magazynek 10 poziomu, to bym wybrał z czołgów ciężkich. Oczywiście wybór tutaj jest jeszcze trudniejszy, bo są pojazdy na swoich tierach wręcz rewelacyjne. T29, czyli pojazd, no naprawdę, naprawdę, siódmego tieru rewelacyjny. Mamy jeszcze tego zdobycznego Tygrysa, dwójkę na siódmym tierze. Również mógłbym go wybrać. No ale pomyślałem sobie, że skoro tam już T20 był siódemką, to niech będzie coś wyższego tieru. No i tutaj E5 można wybrać, wiadomo. Natomiast jednak chyba tyle frajdy nie da E5, co właśnie ten T57 Heavy. Co on takiego ciekawego ma? Wiadomo, magazynek, który potrafi zrobić 1600 uszkodzeń i szybko dosyć go może wystrzelić jak na taki czołg. Też przeładowanie nie jest jakieś bardzo wolne. Dalej mamy zupełnie przeciętne penetracje, chociaż jak na dziesiątkę czołg ciężki to chyba dosyć normalne, 258 na 400. Mamy dosyć celne działo, 0,34, co spokojnie możemy jeszcze obniżyć sobie. Mamy 8 stopni opuszczania wieży i to jest dosyć ciekawe, ponieważ... A, jeszcze mu zostało. To jest dosyć ciekawe, ponieważ ta wieża, jej podstawa wpuszcza wszystko, ale ta górna część potrafi dingnąć naprawdę nie lada pocisk. Jeżeli będziecie grać T57, to zdziwicie się, że ta wieża potrafi praktycznie wszystko dingnąć, ale górna właśnie część. Ta jej podstawa po prostu wpuści no wszystko, totalnie wszystko. Także to jest mój wybór. Co jeszcze można tutaj powiedzieć? No, czas celowania jest dosyć, powiedzmy, długi. Mógłby być lepszy, natomiast zobaczcie, że przeładowanie bardzo szybkie i to jest jedna z głównych zalet tego pojazdu. Co do mobilności, no nie jest on jakimś demonem szybkości, niestety. Natomiast daje radę. Wydaje mi się, że wystarczająco tutaj. Zresztą taki pojazd losowany na ósemki, no tu jest akurat w tej bitwie wylosowany na ósemki, no potrafi zrobić bardzo dużo złego. Zobaczcie, szybko ten magazynek można wystrzelić i już jest ładowanie i to ładowanie jest przede wszystkim po prostu szybkie. Także
złapać go na przeładowaniu jest fajnie, natomiast trzeba pamiętać, że bardzo szybko będzie miał magazynek pełny. Dobra, moi drodzy, to tyle. To jest mój typ 5 rodzajów pojazdów pancernych w World of Tanks, czyli mieliśmy czołgi lekkie, średnie, ciężkie, niszczyciele i artylerię. Zdaję sobie sprawę, że moje wybory są też troszeczkę sentymentalne, tak, że kiedyś sporo grałem, na przykład T-57 właśnie tym sporo grałem, T-20 sporo grałem i T-92 również sporo grałem, więc dlatego to wybrałem, a znam te pojazdy i wydaje mi się, że grałoby mi się nimi bardzo dobrze, gdyby to miały być ostatnie moje pojazdy w World of Tanks. To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.